Siemanko ludziska, z tej strony Tenryx i witam serdecznie na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, możesz zrobić to już teraz. Jeżeli jeszcze nie dałeś lajka pod filmikiem, zrób to już teraz. A teraz przechodzimy do filmiku. Dzisiaj pogramy sobie kolejny raz w Mining Simulator, a więc zaczynamy. Zobaczmy, raczej pokażę wam, co się u mnie zmieniło. Może ktoś już zauważył, że teraz mam 5 petów. Tak jest, bo za diament, które zdobyłem, kupiłem sobie ulepszenia petów, znaczy się kupiłem sobie pety 2. W zasadzie ostatnio chyba jeden kupiłem, a teraz dokupiłem drugi? Chyba tak. Jeszcze kupię trzeci i czwarty, ale to trochę potrwa, zanim zdobędę diamenty. Na to oczywiście cały czas tutaj craftuję, tutaj znowu włączyłem przed chwilą. I teraz zobaczmy sobie jeszcze achievementy. Bo powiem szczerze, że nie wiem, czy mi tu coś zaliczyło. Nie. Teraz tak. Już powoli tutaj ogarnąłem ten geni. Zobaczcie. Ten pierwszy quest, który był, tutaj zdobyłem to wszystko, więc ściągam sobie te gemy i właśnie się zastanawiałem, czy jak zrobimy tego questa, czy dostaniemy następnego, ale i tak, dostajemy następnego. Okej, dobra, spoko. Czyli tutaj fajne są questy, żeby zdobywać gemy. Jak ja je nazywam, diamenty oczywiście, czyli diamenty, gemy, jak kto lubi. Więc spoko. Tutaj jak ostatnio mówiłem, nie zaliczało mi tego questa, ale już zaczęło. Tylko teraz nie jestem pewny, czy dlatego, chociaż nie. Nie, to jest na tej mapie też, bo ten pecik to jest pecik na pierwszej mapie, to jest pierwszy legendarny, jakiego możemy zdobyć. I on się znajduje na tej właśnie mapie, więc... Więc to powinno zaliczać też tutaj, jak zdobywałem. Widzicie, to jest ten legendarny pet, więc powinno to dać radę. Powinno to dać radę. Co jeszcze? Teraz szybko wam pokażę na tej kolejnej mapie, na tym kolejnym świecie, jak mi tam poszło, bo trochę pety pomęczyłem. Cyber Galaxy, skoczymy tutaj na szybkości. I tak, zobaczcie, tutaj zacząłem mieszać te pety, mieszać. Ciężko trafić legendarnego. Tutaj... O, tutaj trafiłem coś, ale on jest słaby. Tutaj ani jednego nie trafiłem, tutaj jednego, ale on też nie jest aż tak dobry. No i tutaj nie trafiłem żadnego, za to trafiłem dużo tych. I w zasadzie, jak widzicie, patrzcie, mam pełno tych właśnie. Tych Missing 404, no i tutaj mam Shiny Missing 404. I te Shiny Missing 404 są dużo lepsze od tych wirus. Cube, tak, Virus Cube. Jeżeli zdobędę więcej tych Virus Cube, no to mogę je upgrade'ować na Shiny i wtedy będą lepsze na pewno od Missing 404, ale na razie zostajemy przy tym. I zobaczmy, ile mam tych Missing. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ja tylko dwa pety jeszcze będę mógł dokupić, więc siedem na pewno będzie, więc resztę mogę usunąć. No tutaj jeszcze pomęczę te pety, żeby zdobyć, żeby więcej tutaj zdobywać tego, bo to się przydaje. Bo jak wrócę na wyspę główną, to tutaj oczywiście możemy też gemy robić z tych właśnie tokenów, które tutaj zdobędziemy. Tutaj możemy też z tych tokenów, tylko żeby tam robić 1900 gemów na raz, to potrzebujemy 905 bilionów tamtych właśnie tych rakiet, tak? Tych tokenów z rakietami. Więc bardzo dużo, a ja teraz z tymi petami, które mam, zdobywam chyba 230 czy 303 biliony za jedno przejście, za zdobycie 27,5 miliona, więc żeby to zebrać na 3 od razu, to potrzebuje około 3 trylionów, czyli to by było jakieś 3, 6, 9 zejść pod ziemię i na zbieranie 27,5 miliona. No trochę dużo, więc postaram się jeszcze tam wydropić jakiegoś legendarnego peta z tej ostatniej półki.
No i zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj oczywiście sobie pomagam troszkę, bo tutaj jest opcja, żeby sobie wykupić szczęście. Więc ja już sobie wykupiłem na czwarty poziom bodajże. I teraz mi daje 25% do szczęścia, więc mogę, jest łatwiej mi troszkę wydropić, aczkolwiek i tak jest trudno. Mam 13 tysięcy, więc jeszcze kupię, już jestem na 35%, więc tutaj chyba będzie 45. Jeżeli tak, to spoko. 19,5 tysiąca, no zdobędę to na pewno do jutra, więc tutaj już powinno być bardzo łatwo. Oj, sprzedałem. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda teraz. 16,8800. No, bardzo łatwo nie jest, ale jest łatwiej. Jeszcze, jeżeli użyję koniczynki, no to powinno to jakoś pójść. Teraz tak, postaram się teraz zdobyć wszystkie materiały, żeby odblokować kolejną mapę. Tą mapę. I tutaj problem miałem, bo już próbowałem raz. Problem miałem z tym glitchium. Iridium spoko, elektronium spoko, osmium, o tym w ogóle zapomniałem i nie zebrałem ani jednego wcześniej. Ale ja teraz skoczę na tą mapę, na tą Cyber Galaxy i postaram się to wszystko wydropić i zaraz tutaj wracam. Aha, tutaj jest Cyber Tokens 2,5 biliona. To mam akurat. Dobra, to lecę i zaraz się widzimy. Jeżeli to ogarnę oczywiście. No i mamy wszystko zdobyte, wszystko nazbierałem, więc idę odblokować kolejną mapę. Zobaczcie, wszystko jest. Otwieramy nową mapę i oczywiście idziemy zobaczyć, co tam jest. Ja skoczę całkiem na dół, przekopię się przez wszystkie poziomy. I zaraz do was wracam. W końcu przekopałem się na samo dno, jak widzicie, albo nie widzicie. Widzicie teraz, mam odkryte wszystkie poziomy, więc skoczmy sobie najpierw może sklep. Jak wygląda sklep? Zobaczmy, czy tutaj jest coś nowego i nie ma. Nie ma, wszystko jest to samo, także tutaj nic. Aha, to było to. Zerknijmy na backpack. O, tutaj jest nowy plecak i już prawie dogania ten, który ja mam założony. Ja mam 27 milionów, tutaj jest 22,5 i broń, raczej tutaj pickaxe bym powiedział. No, całkiem spoko. Damage ma duży, szybkość dużą, więc spoko. Ale to nas nie interesuje zbytnio. Teraz skoczymy sobie każdą skrzynię otworzyć, zobaczymy, co nam tu wypadnie. Aha, dobra, no w zasadzie tutaj to było oczywiste. Na następnym jest rzekomo sklep. Rzekomo sklep, ale ja tutaj tylko widzę sprzedaj. Tutaj, tu powinien być chyba sklep i nie ma go, więc troszkę coś tutaj nie wyszło. Lecimy dalej, następny jest kolejna skrzynia. Zobaczmy, co tutaj można zdobyć. Chyba się domyślacie. Właśnie. Tak myślałem, że to będzie to. I mam nadzieję, że na ostatniej będą znowu diamenty czy gemy. Zobaczmy. Zobaczmy i... Nie ma gemów? Myślałem, że gemy będą. Pierwsze dwie mapy były gemy. Szkoda. Szkoda. Dobra, lecę na górę, bo tutaj już nie musimy siedzieć. Tych podziemiach. I teraz tak, tutaj w zasadzie na każdym poziomie było tylko jedno jajo, jak widzicie. Jedno jajo, gdzie możemy losować. Ile ja mam nazbierane tych ładnych muszelek? Zobaczmy. Muszelek mam 100 milionów. 100 milionów muszelek. Co mogę z tym zrobić? Zobaczmy, ile tutaj jest. 250, więc na pewno nie. Tutaj 120, też nie damy rady. Tu są 3 miliony, tu 25 tysięcy. O, i tu też jest legendarny. Całkiem spoko. I szansa trafienia to jest prawie 1%. Ale polosuję tutaj, bo wydaje mi się, że jeżeli tutaj bym losował, to nawet ta legenda by była słabsza od tego... Epika, czekaj, epik tu jest rzadki, tu jest epicki, tak, więc polosujemy tutaj, mam nadzieję, że wypadnie jakiś fajny pet, żebyśmy mogli tutaj zarobić choć trochę. Chwila, bo ja mam teraz włączony, że mi usuwa je.
A ja bym chciał troszkę tych petów jednak. To zostawimy, to zostawimy, to zostawimy. Come on, come on, come on. Na razie nie. Tam mam 100 milionów, więc tutaj trochę dam rady polosować. Polosuję, mam nadzieję, że jakiś. O, unik wyskoczył, więc spoko. Już jeden zostanie. Następny unik. No, spoko. I. Common. No, mam nadzieję, że tutaj rzadki albo epicki wyskoczy. No, super by było jakby legendarny, ale tutaj jest 1 na 400. Więc podejrzewam, że nie wypadnie, ale już mamy jeden rzadki. Do, drugi. Już mamy cztery rzadkie, więc jest czym już bojować. Już mamy jakiś mnożnik tych muszelek, które tutaj zdobywamy. Tutaj bardzo szybko się zdobywa cały plecak, bo tutaj no, te kamienie są ogromne i bardzo szybko to wpada. Zaraz się przejdę. Jeszcze jeden rzadki wypadnie, albo inny wyższy, to lecę. Zakładam je i lecę. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. No i mamy to, mamy to. O właśnie, jeszcze epika trafiłem na koniec. Super. Zakładamy te pety. Teraz tak, żeby je założyć. Klikamy Equip Best. Super. Aha, to mi jeszcze ten shiny wyskoczył. A nawet nie zauważyłem. Dobra, dobra, dobra. Te mogę usunąć. Te mi nie są potrzebne. Nie to, nie to. To. Dokładnie. Tutaj coś jeszcze? Nie. Te na razie zostawię sobie wszystkie. Te na pewno. Dobra. I teraz jednego ściągnę oczywiście. Założę jednego z tych. Dokładnie. I lecimy sobie na dół. Trzeba je szybko upgrade'ować, wszystkie te pety, żeby dostać jak najwięcej. Jak najwięcej. O, zobaczcie, jak tutaj to leci. Zobaczcie, 13 już mają niektóre. Tutaj są naprawdę duże te bloki. Zobaczcie, 175 tysięcy na jeden blok, więc te pety naprawdę szybko wbijają sobie levelek. Tutaj jest już 18, 19, 20. Dobra, jeszcze jeden pet był, który unequip jeszcze jeden tutaj był. Ten. Equip, tego też musimy upgrade'ować na maksa. Zobaczcie, jak te levele lecą. 20, jeszcze jeden musi dokończyć. 18. No ja tutaj, zobaczcie, jak to szybko idzie. No ja mam tutaj jednego peta. Jakbym dwa założył, to by było jeszcze szybciej. Bo tutaj mają ograniczenie moje pety. Już tutaj się zaczynają naprawdę duże. O, już mamy 20. Więc w tym momencie jeszcze jednego wymienię na tego, bo one mają 135 tysięcy rozwalania kamieni, więc dwa to tu będą na raz to rozwalały, a jeden to musiał na dwa razy, więc szybciej idziemy w dół. Zobaczcie po lewej stronie, jak ten plecak szybko się napełnia tutaj na tych kamieniach, więc to jest dosłownie chwila. I już mamy full. Teraz szybko sobie kliknę Equip Best i dajemy sprzedaj. Boom. 6 milionów czy bilionów? Bilionów chyba, co? Surface, dajmy Surface, idźmy do sklepu, zobaczmy, ale to biliony chyba. Tak jest, biliony. Tyle zer było, że to biliony. Teraz tak, w sumie mogę iść polosować już tutaj. Mogę, mogę, bo 6 bilionów, no to troszkę bym tu polosował. No nie, no, niedużo. Ale zobaczmy. Ten by się przydał. 5%. 5%, to i też jest 5%. Jakby to zrobić? Ja skoczę jeszcze z dwa razy napełnić cały plecak i zaraz do was tutaj przyjdę. No i oto jestem. Mam już nazbierane. W sumie ile mam nazbierane? Zerknijmy, bo sam nie wiem. Mamy nazbierane 23 biliony, więc jest co robić. Taka informacja jeszcze dla was, bo w międzyczasie odkryłem niesamowitą rzecz, która sprawia, że nie jest mi potrzebny ten plecak. Że nie musiałem kupować takiego dużego plecaka za diamenty, bo możecie też blokować to, co wydropicie, jak wykopiecie. O,
Możecie sobie tutaj zablokować to i jak idziecie do sklepu, to nie sprzedacie tego. To wam zostanie w plecaku, więc całkiem spoko. W tym momencie wiem, że plecak aż tak duży mi nie jest potrzebny, żeby przechodzić przez mapy. Tylko więcej czasu muszę poświęcić na to, bo muszę się wkopywać cały czas w dół. Ale można to załatwić z mniejszym plecakiem, więc jeżeli jeszcze nie kupiliście, nie musicie aż takiego dużego plecaka kupić. Możecie mniejszy plecak kupić, taki, który będziecie mieli na stałe. Przy każdym resecie, przy każdym odrodzeniu wam zostanie, ale nie musi być taki duży, więc no, to jest duże ułatwienie. Jak widzicie, tutaj mi zostały sztuki, mimo że przed chwilą byłem w sklepie. Dobra, teraz czas na losowanko, mam nadzieję, że wypadnie coś, ale żeby nam poszło lepiej, to sobie użyjemy koniczynek. Użyjemy 15, nie musimy tutaj tak dużo losować. O, jest 15, 15 po raz pierwszy, 15 po raz drugi i sobie użyjemy jeszcze tą. I w tym momencie losujemy. 15 minut, aż tak dużo nie mam... Tutaj o 22% teraz mam, zobaczcie, to mi naprawdę teraz pomogło, zobaczcie, 22% na epika, więc no raz na 5 razy powinien mi epik wyskoczyć, tak naprawdę. Czy tak będzie? Zaraz zobaczymy, no ale właśnie włączyłem to na 15 minut, ale nie mam aż tak dużo kasy, żeby tak długo losować, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i w końcu kasa się skończyła. Wygląda to następująco. Następująco to wygląda... O, trochę się wydropiło. Zróbmy to tak. 20 petów mi się udało wydropić, więc teraz trzeba je upgrade'ować. Ale zanim je upgrade'ujemy, skoczymy na pierwszą mapę. Zrobimy kilka shiny. Kilka? Dwa shiny zrobimy. Tak, bo chyba po 9 trzeba będzie łączyć. Shiny. Dobra, jest. Bo teraz będziemy mieli tak 1000. Chwila, gdzie one są? 1300. Oj, 1300, 1300. Te dwa razem też dają 1300. I do tego 67. Więcej nie będzie, ale zaraz zrobimy jeszcze więcej shiny. I będziemy mieli całą paczkę shiny. Te, które mamy, idę upgrade'ować i nazbierać jeszcze trochę. No i jestem z powrotem. Niespodzianka. Teraz trochę was może zaskoczę, może nie, ale już nie mam tylko dwóch shiny na 20 levelu, ale mam już wszystkie 5. Także pozbierałem, poszedłem na dół, upgrade'owałem je. Mam 5 shiny, czyli aktualna maksymalna liczba, którą mogę mieć. Więc teraz idzie super. Jak idę na dół, zbieram. Teraz mam 251 bilionów. Bodajże bilionów? Tak, chyba bilionów. Zobaczmy, ile mam. Teraz mam 585, ale 208... Kurczę, a może nie? Poczekajcie, za chwilę zobaczymy, ile faktycznie wyciągam teraz. Mamy 585. No dobra, jest pełny plecak, mam pety maksymalne, które tutaj aktualnie mogę zdobyć, czy mogę lepsze, ale które zdobyłem. Zobaczmy, ile dostanę. Nie tu. Tutaj. 231 bilionów, więc całkiem ładna kasa, bardzo szybko to idzie. Nie powiem. No i zbiera się super szybko, bo te kamienie są tutaj ogromne, 135 tysięcy jeden kamień, więc bardzo szybko się zbiera. Dobra, z tym co mówiłem wam wcześniej, myślę, że teraz przechodzenie do nowych światów, nowych mapek będzie dosłownie chwilą. Także ja w następnym odcinku postaram się wszystkie mapki odkryć. A tutaj, no na dzisiaj to będzie już koniec. Mam nadzieję, że wam pomogłem, że odcinek się podobał. No i zapraszam do kolejnego odcinka. Zostawcie jeszcze suba pod filmikiem, jeżeli nie daliście. Zostawcie lajka. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!